8 lat temu tarcza przeszła gruntowny remont za ponad 10 milionów złotych. Obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych w kraju. Jednak zainteresowanie strzelnicą było nikłe, a koszty utrzymania obiektu duże. Zapadła więc decyzja o zamknięciu strzelnicy. Przez 2 lata nie działo się tu nic. Teraz pojawił się pomysł, aby wybudować tu osiedle. Bardzo przykro, bo moi synowie chodzili jako zajęcia były szkolne w ramach WF-u. Powinny być takie ośrodki, jak najwięcej atrakcji tam powinno być zrobionych, a nie jakieś osiedle kolejne, budynki. Że dobrze, że osiedle mieszkaniowe, tak? Będzie więcej mieszkań. To tam ma być osiedle o niskiej zabudowie, to cały ten las pójdzie. Szkoda tego lasu. Miasto prowadziło rozmowy o przejęciu strzelnicy z wojskiem i policją. Te zakończyły się jednak fiaskiem. Zainteresowanie przejęciem obiektu wyraził pilski starosta. Okazało się, że zamierza przeznaczyć nam nie tylko te 4 hektary, które były typowych strzelnic, prawda, i tego obszaru wokół, tylko zamierza przekazać nam kilkanaście hektarów, które tam się znajdują. My oczywiście jako powiat pilski bylibyśmy zainteresowani tą pozostałym obszarem, natomiast no na pewno nie za taką kwotę. Czyli 14 milionów złotych. Tyle zdaniem miasta warty jest cały 17-hektarowy teren wraz z budynkiem strzelnicy. Zapadła więc decyzja o przeznaczeniu terenu na inny cel. Powstanie tu osiedle bloków o niskiej zabudowie. Sama strzelnica znajdzie nowe przeznaczenie. Budynki nadają się idealnie do tego i pewnie będziemy chcieli jak najszybciej zacząć wykorzystywać, by pełniły funkcje miejskie, społeczne, od żłobka przez przedszkole, gabinety lekarskie, fryzjera, to wszystko, co będzie służyło mieszkańcom tego nowego, przyszłego osiedla. Któremu nadano roboczą nazwę Osiedla Leśnego. Zanim jednak tak się stanie, konieczne są zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem prezydenta Piły nie ma obawy, że Agencja Mienia Wojskowego, która przekazała gminie teren z zastrzeżeniem wykorzystania go do celów sportowych, zakwestionuje te plany.